Robaczki. No, co się okazało, słuchajcie, no na razie mam w tą stronę, trzymam, wiem, nie piszcie tylko, że już powinnam zdjąć choinkę i Christmas ten napis, wiem. Nowa lampa, zakupiona w lumpie za piątaka, daje bardzo ładne, czemu to tak krzywo mi tu, o, daje bardzo ładne światło, poświatę, taka zwykła, prosta, srebrna, ona będzie sobie tutaj w tym kąciku i ona ma regulowane te światło, także też naprawdę fajnie, zobaczymy wieczorem, jak to będzie wyglądało. No, ale fajna, za piątaka. A do czego zmierzam? No, a do czego ja zmierzam? Słuchajcie, do tego, że nie dostanę dzisiaj niestety Thermomixa. Dostałam wiadomość, że będzie niestety jutro. Jechałam z Krzysiem jeszcze właśnie, oprócz tego, że byliśmy w lumpie. Tudu! Zajechaliśmy, słuchajcie, do Aldika. Chciałam kupić od razu coś właśnie do lodówki. Za chwilę będę coś tam szybko przyrządzać. Zrobię jakieś szybkie apu. Co kupiłam? Takie, wiecie co, bułki. Wyglądają jak macie w Subwayu kanapki i macie pieczywo do wyboru, to tam jest Italian bread lub bread hearty Italian. Hearty Italian i on właśnie to jest takie, dokładnie takie samo. Dlatego wzięłam dzieciaką. Dalej, zakupiłam też takie maślane krusanty. Dalej, co zakupiłam? Zakupiłam mozzarellę, bo będę robić sobie pieczywko, te takie czosnkowe z mozzarellą. Kupiłam imbir, dlatego, że będę chciała sobie zrobić do picia z wodą. Dalej zakupiłam, oła, dwie puszki tuńczyka, dobrze się nie odurzyłam, myślałam, że to mój syn idzie, ale nie. Dwie puszki tuńczyka w oleju, dlatego, że nie wiem, czy dziś, czy jutro, bo jeszcze nie wiem, co za chwilę właśnie upiszę, ale będę robić baked potato. I te ziemniaczki takie słynne, te takie tutejsze, a ja bardzo lubię robić w domu, po domowemu. I to jest takie, są gotowe, rozkrajacie, to jest do piekarnika, musicie to najpierw fajnie zagrzać w piekarniku. I na to kładziecie masło, u nas w pracy też to serwujemy masło, zobaczcie, to tak wygląda, takie dwa ziemniaczki, one są już mięciutkie, więc tylko naprawdę do podgrzania, dosłownie w mikrofalówce chyba, ale ja zrobię sobie w piekarniku, będą po prostu smaczniejsze. I na to układam sobie po prostu taki jakby farsz, z czego go robię, kukurydza, tuńczyk, gotowane jajko, cebulka, sól i pieprz. I tak naprawdę przepyszne danie, także ja Wam bardzo gorąco polecam. Dalej pieczywo czosnkowe. W Tesco jest po 60, a tutaj było po chyba 85, także dużo tańsze. Kupiłam żółtkiewkę na śniadanko. Dalej zakupiłam taką rainbow salad. Ja bardzo lubię taki miks. Już nie trzeba nic kroić, przygotowywać, jest wszystko gotowe. Można sobie tą jako surówkę właśnie zrobić z olejem, z oliwą, z oliwek lub po prostu jako sałatkę ze śmietaną. Bardzo lubię. Także taka sałatka. Dalej zakupiłam dzieciaczkom, to są takie podróbki, słuchajcie, Twixa w Aldiku, czyli takie aldikowe i podróbki Snickersa. Kupiłam awokado, dwa awokado, fajne, dojrzałe, właśnie do pieczywa też czosnkowego, winogrono, serek pleśniowy a la prezydent, bardzo dobry. Dalej, przedostatnia rzecz to jajka. Dwie rzeczy jeszcze przedostatnie, czyli jedna przedostatnia, jedna ostatnia. Baterie, bo ja mam dużo rzeczy na baterie, więc wziąłam po prostu 8 paluszków i kurczak. Już gotowy, tylko do usmażenia. Za chwilę właśnie go będę smażyć. Raczej dzisiaj już chyba się nie odezwę. No przecież nie będę Wam pokazywać, jak wygląda obiad, bo to po prostu będzie usmażona ten kurczak. Będą ziemniaczki i surówka po prostu z tego. No i tyle. Jutro jest umówiona na paznokcie. Jutro przychodzi pani kupić, przyjeżdża do mnie dziewczyna z Edynburga odkupić iPada i idę jutro do pracy. I jutro też będzie Thermomix, więc jeżeli mi się uda, ale nie obiecuję, bo wszystko zależy o której Thermomix przyjdzie, o której wrócę z pazurów, o której pani będzie po tego iPada. Od tego będzie zależało, czy zrobię już jutro jakiś przepis. Jeżeli nie jutro, to na pewno zrobię go pojutrze. Trzymajcie się, do usłyszenia. To by było już dzisiaj na tyle. Już dzisiaj z niczym nie przychodzę. Ściskam Was bardzo mocno, przybędę do Was już z nowym vlogiem jutro, czyli 15 stycznia. Buziaki, do usłyszenia. Ajo! I hejo, hejo, dzień doberek, tak jak powiedziałam chyba bodajże wczoraj, że przyjdę do Was dziś, gdyż
czekałam na mojego Thermomixa. Jest ze mną pani przedstawiciel. Nie gadaj tak. No to takie fajne, pani przedstawiciel. No co, no muszę tak powiedzieć, nie? Także jest Dominika i zobaczcie, co przyszło. Na razie tylko tutaj rozprawiczyłyśmy z tej linki. O, tak to wygląda i czy jest ciężki? Średnio, nie jest bardzo ciężki. Przyszedł Thermomix, także chciałam wam nagrać od podstaw i pokazać, jak to przychodzi w ogóle do was. Oczywiście dla zainteresowanych. Przejdziemy też do przepisów, ale to w kolejnej części. Otwórzmy. Z tego, co przeglądałam sobie te gazety, to tam jest tego w ogóle 13 części, nie? 13 tych wszystkich, kurczę, tych miseczek, nie miseczek, to się tam jakoś nazywają, więc ja tam z czasem to się nauczę, jak one się nazywają. Dobra, a chyba od drugiej strony otworzyłam. Dobra, nieważne. Da się, tadam, baby. Ale ładne to takie. Wiecie co? I zobaczcie, tyle funkcji w takim niedużym urządzeniu. Kurde. Dawaj, stawiaj. Stawiamy. Zaraz nam wszystko pokażę. O, a tu jeszcze coś? A tak, to jest taka. To jest kuchnia. To każdy dostaje, nie? A co tu? Jakieś te? Co tu jest? Następne przepisy. To jeszcze następne? A w ogóle wiecie, co jeszcze zauważyłam? Nie wiem, czy to prawda, ale cena, widziałaś cenę tej jednej książki? 23 funty. 120 zł. Masakra. I się zastanawiałam, czy to specjalnie ta cena jest napisana, bo oni jednak dorzucają na przykład to do tych, do Thermomixów, czy faktycznie taka cena jest? 23 funty, dziewczyny, za książkę, serio? No dobra, muszę to otworzyć, bo chcę wam tylko tak szybko też pokazać, co tu przychodzi wszystko. Dla zainteresowanych taka rzecz od podstaw to jest jak znalazł. Dobra, tutaj co mamy? Tu akurat, o, pierwsza edycja. Wow, marzec, maj, czerwiec 2019. Bardzo proszę, Nówcia Chromcia. Jest, jakie lubię takie książki. Szybkie posiłki tam. Wow! Sobie. I soki! Soki, desery. Soki, budynie, te, dipy. No. No powiem. A, i więcej trochę opisu. Fajnie, więcej opisu. Ja tam mi trochę brakowało. Chciałam poczytać na początku. Poczytać, wiecie co chodzi. Pooglądać literki bardziej. Ale właśnie o powstawaniu i tak dalej. O, tu jest pokazane, bo mi się podoba już. Bardzo proszę, tak będzie to wyglądało. Właśnie to zdjęcie, o to mi chodziło. Zobaczcie, z ilu takich pojedynczych części składa się to całe jedno urządzenie. No, fajne, to sobie później postudiujemy. Coś jeszcze tutaj mamy, co tu mamy? Znury mam zrobione właśnie świeżo i kurde się odzwyczaiłam już ten tydzień. Właśnie muszę wam pokazać, bo zawsze pytacie. Baby boomer, znowu z powrotem. Zachwalałyście, że ładne i wróciłam, bo najdłużej trzyma mi się, najdłużej nie widać u mnie tego odrostu, serio, najdłużej, dlatego że tutaj odrost po prostu jak mi one no, odrastają, to najmniej jest widoczny. Bardzo polecam wam baby boomer i długość też zrobiłam sobie krótką, jakby ktoś pytał, baby boomer, polecam. Dobra, karton mi się pewnie przyda, jak to wszystkie zresztą kartony zawsze tak mam. No i co my tu mamy, pani profesor? Michy, one mają swoje nazwy, no ale to się nauczę, spokojnie. Patrzcie, jak fajnie ten. Dobra, mamy to pierwsze takie. Mi się tam jakoś nazywało, jak się nazywa? Varoma? Varoma. Brawo! Varoma, i to jest ta pokrywka cała. Tu w ogóle jeszcze, tylko to tak nie tak szło. Nie, inaczej. To jest to takie, to nie jak się nazywało, to jest takie sitko. I nie wiem, to w sumie. Na pagę może być. Parowe. Aha, czy na przykład ryba. Na przykład. Warzywa. Warzywa, ryba. Dobra. Muszę to wszystko ładnie pochować. Worki sobie na razie pozostawiam, bo ja to zawsze. I też zauważyłam właśnie, że gdzieś jest ta jednak miarka. Czyli nią się odmierza, czy o to chodzi? To chyba nawet. Pomóż mi. To chyba miarka. No, widziałaś, że to jest miarka. A my nawet odmierzyłyśmy. A jak się tą miarką odmierza? Ogólnie. Tu masz 100, 150. A ma. Ale to jest też za ten... No to jest kapek. Nasz kapturek. Nasza czapeczka tak zwana. O, szpatuła. Ta szpatuła taka, też fajna, gumowa. Dobra, folia. Tak? To jest... Aha, to tego. Do przymknięcia chyba. Motylek. Motylek. Tak jest. I to znowu kolejne te tam. Czekajcie, jak to miało iść. Teraz kolejne, żeby to było, ja to nie wiem. Tak? Nie. Zaraz tak zrobię, że... Nie, to nie może być. Tak, tak ma być?
Widzicie? I wyglądi, ale trochę kuma. Trochę tego tu jest. No i cacko nasze najpiękniejsze baby. No ale już powiem wam, że nie sądziłam, że będę jeszcze mamować. No. Ale takie dzieci to ja mogę mieć, słuchajcie. Trochę drogie w utrzymaniu. Ale też pomocne. Ale no właśnie, i pomocne. Coś z siebie daje, słuchajcie. A nie tylko bierze. Dobra. O ja, ale się jaram. No i, no, i zaczynamy. I co my tu mamy? Loaduje się. Teraz się loaduje, widać tym zielonym. Tutaj na tym placie właśnie będę to trzymać. Pewnie coś tu jeszcze poprzestawiam jakoś. Ale póki co, to jest tutaj najbardziej odpowiednie miejsce. Okidoki, mamy ptaszka. I co teraz? No ale właśnie co? O, będzie mówić. Coś robi. Myśli. Wyłączyło się, włączyło. To się mówi forwerk, czy jak? Warwerk? Warwerk? War? Pewnie jeszcze inny. Dawaj. Welcome! Welcome. Poluzował się. Poluzował się. Rozluźnił się, słuchajcie. Nowy no i właśnie, co ty radzisz? Bo no język polski, nie? Żebyś miała... Dawaj ten. Boże, chciałam powiedzieć. No, chciałam powiedzieć polski i mówię dawaj English. Polski. Ustawmy na polski. Next. Wybierz kraj. I teraz co? Jak ma no polski, to Polska, czy... Jedź polski. To jedziemy po polsku. Wyszukaj sieci, tak? Także dziewczyny, możecie się teraz podłączać pod moje Wi-Fi. No, to był teraz ten żenujący żart prowadzącej. A zrobimy wam, pokaż hasło, to przecież się nie podłączycie, bo się boję, że się pomylę. Wpisujemy teraz hasło. Co? Podekscytowany klient. Tak. Bardzo. Ja już wczoraj na to czekałam. DF i VR. VR. DF, VR. Zaloguj się. No i zobaczymy. Teraz czy połączy, czy nie połączy. Połączono. Czyli robimy next. A tutaj to się odezwę, jak wpiszę swoje zaczepiste hasło. No i mamy teraz tak. Twoje konto Cookidoo. Witaj. Urządzenie jest teraz połączone z Twoim kontem Cookidoo. Wykonaj kolejne czynności, aby ukończyć pierwsze kroki. Używanie przystawek lub elementów innych niż zalecane lub sprzedawane przez Warwerk może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia. Aby uniknąć oparzeń, nie wolno blokować ani zakrywać otworów w pokrywie naczynia miksującego. Jedziemy dalej. Fajne informacje. O, tu właśnie jest ta dziura. No, czyli tu był ten kapturek. Kumam. Aby uniknąć obrażeń podczas przygotowywania gorących potraw, miarkę należy umieścić w otworze pokrywy naczynia miksującego. Miarki nie należy dotykać w trakcie gotowania. Podgrzewanie dużej ilości jedzenia w wysokiej temperaturze może doprowadzić do wykipienia, co może doprowadzić do poparzenia. W sytuacji, gdy dochodzi do kipienia, należy wcisnąć pokrętło, aby zatrzymać urządzenie. Aby podczas smażenia tłuszcz nie prysk... To też smaży? Smaży. A kto to mówi, że to nie smaży? Smaży, no zobaczcie. Tłuszcz nie pryskał poza naczynie miksujące. Użyj osłony przed rozpryskiwaniem zgodnie ze wskazaniem. Muszę się tu popatrzeć. Aha, i to jest to, co przed chwilą miałam. To takie, o, zobaczcie. To. A ja wiecie, naprawdę ktoś powiedział mi, że to nie smaży. Ale... Może się zapalić w przypadku narażenia go na działanie zewnętrznego ciepłego. Z tego powodu nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, piekarni, kuchni. No to logiczne. Serio? Naprawdę ktoś stawia? Ani w ich pobliżu. Dobra. Aby uniknąć rozpryskiwania na zewnątrz urządzenia Thermomix gorących składników, które mogą spowodować oparzenia, nie należy przekraczać maksymalnej pojemności koszyczka. A widzicie, to wszystko... Pięknie, muszę popatrzeć, co dobra. Jeżeli podczas gotowania zostanie zablokowany otwór w pokrywie naczynia, należy odłączyć Thermomix od źródła zasilania. Ok. Gorące składniki mogą spowodować oparzenia. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności naczynia miksującego, która wynosi 2,2 litra. Pokrywę naczynia miksującego należy ostrożnie zdejmować, aby uniknąć rozchlapania lub rozpryśnięcia zawartości naczynia. No przecież, no widać. Kurczę.
Należy upewnić się, że nóż miksujący i jego uszczelka są prawidłowo zablokowane w naczyniu miksującym. Tak jak tutaj widzimy. Jedziemy dalej. Pamiętaj, aby dotykać tylko specjalnych uchwytów naczynia miksującego. Aha, dobra, czyli to. Jak się rozchyli, tak? To dotykamy. Pokrywy przystawki Varoma i miarki, ponieważ inne części mogą nagrzewać się podczas gotowania. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi Thermomix, czyli to. Ja sobie to tak samo jak Krzysio przetłumaczę. To jest naprawdę świetna opcja, że Krzysio sobie na polski przetłumaczył. To się na pewno przyda. Dalej. O, połączono. Skukidu. Tererera. I co teraz? Ale fajnie. No dziewczyny, od jutra działamy. Dzisiaj już nie, bo do roboty idę, ale jakbym nie szła. Pomóż nam ulepszyć nasze usługi. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy urządzenia Thermomix korzystają z urządzenia Thermomix, aby usprawnić nasze usługi i produkty. Ponadto chcielibyśmy udostępniać użytkownikom treści i oferty dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań. W związku z tym prosimy o udzielenie zgody na śledzenie zachowań związanych z użytkowaniem. Oczywiście, że się zgadzam. Dobra, zapisano zmiany. Będzie teraz następny chyba kroczek. No, next please. Thank you. Next. Nie? Nie ma next? Już? Już jesteśmy. O. Dobra, no i teraz jeszcze raz tylko proszę przypomnij. Tak, tu są moje przepisy, czyli które ja sobie zachowuję, tak? Zapisuję. Tak, możesz sobie tam odtykać, które lubisz. Czyli wiadomo, że to... Aha, tu czyli mogę w zakładki. Do zakładki, to będziesz miała to, co na przykład... Zrobię. No. Okej. Okay. Czyli jakbym chciała je powtórzyć, tak? Nawet z telefonu. Jeżeli w telefonie wejdziesz w aplikację i sobie odłożysz, to tu Ci się pojawi, nie? Kumam. I teraz utworzone kolekcje. Proste pomysły, proste. Proste pomysły to jest to samo, co w tej książce. Aha, Simple Ideas, no to. Mhm. Utworzone kolekcje to... Brak wpisów. Możesz dodać przepisy i kolekcje do własnych list na stronie internetowej lub aplikacji Cookidu. Możesz dodawać, jak sobie super. Stworzysz swojego. I... To wsio, tak? I to wsio. Moje przepisy i szukaj. Wchodzimy tu. Tu masz aha. Wagę, ciasto, o, właśnie. Turbo, mycie ciasto, wstępne, turbo. Czajnik, gotowanie ryżu. Czyli jeżeli nie chcę... Gotować, no właśnie, po prostu tylko to. I przekręć pokrętło, gotować według instrukcji. Aby rozpocząć, nie? Aha. Czyli gdzie to było? Takie coś. No dobra, a jeżeli robię tylko gotowanie ryżu, teraz to, co chciałyśmy, mhm. Kiedy on mówi, gdzie, ile mam tego ryżu wsypać? Jak zaczniesz gotowanie, jak wejdziesz tu, tak, no. Wejdziesz w to, przykręcasz i tu Ci się zacznie cała instrukcja. Nie aha, takie coś, no kumam, no. Mhm. Czyli super, czyli nie musicie jakby, jeżeli potrzebujecie coś zupełnie do innego przepisu, niekoniecznie z książki, to właśnie daje Wam to ta opcja tutaj, o to. Teraz... Fermentowanie do chleba na przykład. Gotowanie ryżu. A co to? To jest do sosów. Aha, sos, white, wolne gotowanie, miksowanie, waga i zagęszczanie, to nie? Też sosy. Super, tak to wygląda, bardzo proszę. Rozprawiczony i co? No i niestety, teraz nie podziałamy. Nic nie zrobię, bo tak jak mówię, będę się zbierać do pracy, więc ani składników, ani nic, żeby coś atak na odwal się, to też ja nie chcę. Także przyjdę do Was z przepisem. Mam już w planie, gdzie ta moja książka. Pokażę Wam, mam zakładkę nawet. Jest pierwsze, którym się już tutaj jakby podjarałam. Oczywiście dzieci już są na nie, ale to nie zmienia zdań, to nie zmienia niczego. Ja ten będę robić. To tajski curry, thai curry noodles i co jeszcze Wam chcę powiedzieć? O co mi chodziło? O to, że jeżeli na przykład są dziewczyny, bo wiem, że są dziewczyny, które powiedzmy jeszcze gorzej mówią po angielsku niż ja, chociaż mogłoby się wydawać, że już gorzej nie można, to chciałam mieć możliwość w telefonie na tym Cookidu, co mi tutaj do mnie, zobaczcie, jest cała aplikacja, wchodzicie i tutaj mam po polsku. I chodziło mi o to, że na przykład, czy ja mogę mieć tu po polsku, że sobie szybko, na przykład przed gotowaniem, przed tym, co tutaj zacznę, po polsku poczytać, przygotować składniki, przygotować się do działania, a robić na maszynie tu po angielsku ten sam przepis. To od razu Wam mówię, że jest taka opcja, natomiast nie wszystkie przepisy znajdziecie, te, co są w tej książce, po polsku.
Ja sobie zrobiłam po prostu screenshota, co ja na ten przepis będę potrzebować. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład następnym przepisem, jaki znalazłam w książce, a chciałam wyszukać w aplikacji po polsku, były to te spring rollsy z warzywami. I niestety już w polskim tym już go nie ma. Po prostu tego nie mogłam znaleźć. Są tylko jakieś azjatyckie spring rollsy. Także ja jeszcze to sobie też podopracowuję, bo, no bo tak jak mówię, no jednak mi po polsku byłoby o wiele łatwiej, dlatego że są niektóre składniki, których ja na przykład najzwyczajniej nie rozumiem. Także to jeszcze dopracujemy. Wszystko Wam pokazałam, czyli mamy taki jakby start pack, że tak się wyrażę. To, co jakby potrzebne jest na starcie. Mamy wszystkie książki, mamy wszystko. Kolejna ważna informacja, co właśnie Domi tutaj mówi, to jest odnośnie, słuchajcie, tych przepisów, które są dołączone do maszyny naszej, do naszego cacka. Te tutaj mówię oczywiście o tym, co się wyświetla Wam tutaj w środku, czyli te cookido, co jest wpisane jakby w system. Nie mówię tutaj o książce, która by mi właśnie upadła. Chodzi o to, że teraz w styczniu, do końca stycznia, dlatego też ja szybciutko będę chciała zedytować Wam ten film koniecznie, żeby jak najszybciej Wam go dodać. Subskrybowanie oczywiście tego, jak się to nazywa w ogóle? Cookido, tak? Po prostu. Tych przepisów na maszynę jest dodatkową kwotą 30 funtów. I to jest na ile? Na 12? Na rok. Na 12 miesięcy. Teraz jest taka promocja, że do końca stycznia macie to. Tak, miesiąc jest darmowy. I? Plus 12 miesięcy. Plus 12, czyli 13 miesięcy jakby nie musicie dokupywać, wykupywać subskrypcji. Po prostu macie ją dołączoną, więc to jest naprawdę świetna też pomoc, tańsza opcja, fajne rozwiązanie. No oczywiście wiadomo, że no później te 3 dychy na rok to też jest dużo, ale, ale mieć, a nie mieć na starcie? No wiadomo. Ja już nie mogę doczekać, jutro działamy z tymże pierwszym przepisem. No bo na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Jutro przywracam do Was z już pierwszym przepisem. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy również. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, przypominam, że wszystkie linki i do Thermomixa grupy, i do Dominiki będzie w opisie pod filmem. Zadaję pytania, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupieniem, chcecie się dowiedzieć o raty, jak to wszystko wygląda, jak to cały ten proces. Nie bójcie się, nie krępujcie się, wszystkie Wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Tak. No, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Dominice tutaj za pomoc, za uruchomienie tego cacka. I jutro działamy. Także buziaki, pozdrawiam, bajo! Pa!